Państwo zobaczą, jakie te Polki, jakie są pyszne, jakie są dumne, jakie są zarozumiałe. A tu Amerykanka. Jaka miła, jaka sympatyczna, jaka twarzyczka. No niebo. Piękna, ładna i wspaniała, i miła, i uduchowiona. A Polacy ciągle to chodzą na tę mszę i coś po tej mszy, jak wychodzą, to te kaszlą papierosy, kopcą żółte pazury, chrumczą bresą, jakieś takie nadąsane, że ta olejnik już powiedział, nie mogę z tymi tłustymi babami dać sobie radę. Muszę chociaż mieć tłustą nogę. No i olejnik raz pokazała spod stołu, że ma jakieś te nogi tłuste, czy to mi się wydawało. Ona jest szczupłą kobietą. No. Także proszę Państwa, radio to FM Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra. Parada tłustych bab. Proszę Państwa, boskie. Też są tłuste. Maski boskie. Znaczy matki boskie. Matki boskie. Pozdrawiamy naszą babcię Felcię. Felicję Bożyszkowską, Sękowską, Boską. Oczywiście to jest Amerykanka. Ona nawet nie wie, że jest coś takiego jak Felicja Bożyszkowska, Sękowska, Boska. No a ja to powiedziałam tej oszustycznej firmie Orange, że jak będziecie tak dalej kręcić, tyle osób się po prostu skarży, po prostu, to pojedziecie do Izraela. No i to czasy Gomułki, proszę bardzo, za Gomułką. Kultura, no wiecie Państwo, kultura jako taka w Warszawie w ogóle nie istnieje. Są może wspomnienia o kulturze, wspomnienia o kultury nie ma. Janek Witek mówi na przykład tak. Mówi, coś ty, ta tłusta baba wrzeszcze. Już najwyższy czas, żeby ta skandalistka przestała wrzeszczeć. Przestała, ja mówię, co ty chcesz od tej Rydowiczowej? Janek biedny już chyba przez nią zmarł na zawał serca. Ja mówię, że on mówi, że jakaś Żydówa, że jakaś Żydówa. Ja mówię, słuchaj, ja od dziecka jestem wychowana w Anglii, Ameryce, Białystok. Nie mam pojęcia o jakichś tam Żydach, nic. Ani źle, ani dobrze. Raczej jak mówili, że do beczki Żydzi wrzucą gwoździem wbijane gwoździe do wewnątrz, dziecko młode, to z góry się toczy, krew się sączy, piją młodą krew. Tylko, ale to wiecie Państwo, to dziecko nie musiało w to wierzyć. Natomiast, proszę Państwa, to co Janek Witek tu opowiadał, proszę Państwa, niestworzone rzeczy, że wrzeszczy, mogłaby sobie powiedzieć nie, dość tego, dość, ja ona jeszcze tu, że nie chce tu z Martyniukiem i to. I takie te, to są takie gierki sztuczne, że ona taka ważna, że ona taka mądra, no to że męża zdradziła już tego, to jako kto ona, jako kto? Jako idiotka, czy jako szczotka?